naszej redakcji trafił tablet marki Modecom skierowany do fanów piłki nożnej. Model FreeTAB 9000 IPS ICG to oficjalny produkt licencyjny Polskiego Związku Piłki Nożnej i jednocześnie tablet polskiej reprezentacji. Po wyjęciu z pudełka w oczy rzuca się tylna obudowa z wizerunkiem podopiecznych trenera Adama Nawałki. W samym tablecie mamy również ustawioną tapetę ze zdjęciem całego zespołu. Urządzenie o przekątnej ekranu 8,9 cala prezentuje się przyzwoicie. Metalowa ramka dookoła usztywnia całą konstrukcję. Nie jest to najcieńszy i najlżejszy tablet, jaki mieliśmy okazję trzymać w dłoniach. Z drugiej strony jakości wykonania nie można wiele zarzucić. Obraz na ekranie o rozdzielczości 1920x1200 pikseli jest ostry, wyraźny i dobrze widoczny pod różnymi kątami. Sercem urządzenia jest mocny procesor Intel Atom Z2580 korzystający z 2 GB pamięci RAM. Zmierzyliśmy osiągi tej konfiguracji w benchmarku. Jest dobrze, ale do tabletowej czołówki trochę mu jeszcze brakuje. Lagowanie widać również w mocniejszych grach. Rozrywka tak, ale nie każda. Przy odtwarzaniu filmów Full HD nie ma żadnego problemu. Warto pamiętać, że FreeTAB 9000 IPS ICG kosztuje raptem 800 zł. Za tę cenę otrzymujemy porządny, duży ekran IPS, dobry procesor oraz możliwość rozszerzenia wbudowanej pamięci przez kartę SD lub port micro USB. Niebanalne znaczenie dla wielu z nas ma nawiązanie do naszej reprezentacji.